Siemano, mój mili, z tej strony Maraz, witam was w takim króciutkim filmie informacyjnym. Słuchajcie, nagrałem już całego czas kausa ze wszystkimi prowincjami, tymi osadami, misjami i misjami głównymi, fabularnymi. I słuchajcie, chciałem nagrać, znaczy wziąć się za kolejny projekt takiego luźnego grania. Chciałem zrobić Hearts of Iron 3 ze wszystkimi dodatkami. I słuchajcie, mam problem jak jasna cholera. Dwa dodatki mi chodzą, trzeci za cholerę, jeśli spaczuję, to już w ogóle totalnie. Słuchajcie, cały problem polega na tym, że jak odpalam ten dodatek, wszystkie inne działają bez zarzutu, tylko ten jeden. I jest taki problem, że na 10 stycznia 36 roku wywala mi grę. Totalnie. Ja już patchowałem, jak spaczuję, to po prostu przy ekranie loadingu się gra zawiesza, jest up, koniec, nie ma. Słuchajcie, jeśli mieliście taki problem, dajcie mi znać, bo uważam, że na luźne granie Hearts of Iron byłby dobry. Mam kilka ciekawych historyjek do opowiedzenia podczas tego właśnie projektu. I słuchajcie, a czemu chcę ten na umór ten trzeci dodatek? Tam jest możliwość planowania i rysowania sobie na mapie waszych kolejnych ruchów. Ja myślę, że to by świetnie wypaliło w tym projekcie. Jeśli macie jakąś działającą wersję, to podeślijcie mi, bo ja mam cholerę oryginał i mi nie chcę za żadne skarby ruszyć. Ja już próbowałem ze wszystkim, nie spolszczałem wersji na angielskiej, cokolwiek robiłem, było wszystko tego. Wszystko się kończyło fiaskiem. Ciekawostką ludziska jeszcze, co założyłem w Hearts of Iron, w oryginalnej angielskiej wersji jest Rogoźno, moje miasto rodzinne jako prowincja. Po prostu mnie to rozwaliło. A w spolszczeniu no, jakiś, nie wiem, Mondrala zmienił sobie nazwę tej prowincji w ogóle na jakąś inną z tyłka wyciągniętą. I więc tak, słuchajcie, no dajcie mi tu znać. Ja jeszcze sam trochę pokombinuję, ale jeśli ktoś ma właśnie jakiś taki problem, to niech mi napisze. Najlepiej na PW, to będę wiedział. Słuchajcie, kolejnymi seriami chcę się zabrać. Ja chcę sobie teraz tydzień trochę odpocząć od kompa. Nie będę nagrywał, chcę zrobić sobie po tym tygodniu jakąś, nie wiem, dokończyć serię Naruto, wznowić projekt z Roma Luciusa. Luciusa chcę, będę musiał nagrać jednym strzałem, góra dwoma, bo po prostu jest tam troszeczkę takie rozbite są misje. Kolejną ludziska sprawą chcę nagrać Maxa Payna, jedynkę i dwójkę, może trójkę, nie wiem, zobaczymy. Chcę nagrać Mafię dwójkę, prawdopodobnie też jeszcze jedynkę nagram, żeby mieć całą historię. Poczekajcie, zaraz wam tutaj jeszcze Steam mi wysiadł. O, Commandosa chcę jeszcze nagrać. No trochę tego będzie, trochę tych gier. Łącz się szybciej. Dwójkę i trójkę Commandosa, to już wam mówię. Nie wiem, dlaczego jedynka mi nie chodzi. Znaczy te dwie pierwsze części. Nie wiem, może High Life'a sobie nagramy. Chcę po prostu wyrobić te projekty. Warband będę sobie nagrywał, to już wam mówiłem. Jak wyjdzie ta seria, jak uznam, że jest gotowa. O, na tej zasadzie. SimCity 4 sobie zrobimy. Zrobię sobie drugą serię Saints Row, czyli moją osobistą kampanię, nie Kołpa. I może Shoguna polecimy sobie dodatek 1. To jest właśnie ludzisko, taki plan wydawniczy. No, chcę zrobić jeszcze gry starsze. Taki Arkanoid, serię taką. Jednoodcinkowe prezentacje gier. Trochę tego mam ludziska na tych płytach. No, będzie masa, ale to masa gier. Ale ja muszę sobie odpocząć. Nie zdradzę wam, ile wyszło mi odcinków z Just Cause'a. Po prostu, no już pod koniec, robiąc ostatnie osady, no już troszeczkę się musiałem zmuszać, bo chciałem sobie całą mapę zrobić. I co? To na tyle. Jeśli macie jakąś ciekawą serię, nie wiem, na luźne granie zamiast tego Hearts of Iron trójkę. Ja myślałem nad Grand Theft Auto, czyli GTA, słynne, ale nie jedynkę, nie dwójkę, tylko od razu za trójkę się wziąć, bo mam nadzieję, że mi ruszy. On kiedyś to sprawdzałem, to ruszyła. Może w Vice City, nie wiem, zobaczymy. Powiem wam tak, San Andreas, trójkę przeszedłem, w Vice City przeszedłem
San Andreas nie przeszedłem i to bym chciał sobie chęcią zrobić. W czwórkę nie grałem, też bym chciał zrobić. Cholera, jest tyle gier, które chciałbym teraz właśnie zrobić, ale nie mam kiedy. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Na Originie zakupiłem sobie Command & Conquer trójeczkę i czwóreczkę. Też bym chciał kiedyś to zrobić, ale po prostu na razie ludziska nie ma czasu. Chcę się skupić na razie na Naruto, Romie, Luciusu i Maxie Payne. To są na razie cztery serie, które chcę się skupić. No i te właśnie ten Hearts of Iron 3 chcę zrobić, ale cholera, nie mogę tego odpalić, nie wiem, za żadne skarby. Po prostu, no jak mówiłem, gra wywala na 10 stycznia, bo tam jakiś komunikat wyskakuje i się crashuje, gra i się włącza. Spaczowanie nie działa, nie wiem, jeśli macie jakieś działającą wersję, nawet już się z miłą chęcią skusił na jakiegoś pirata, no cholera, mam oryginalną, to chyba mogę sobie spiracić, tak? Dobra, to na tyle, ludziska, taki króciutki update'ik na dzisiaj. No i co? Napiszcie mi coś w komentarzach i trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!